Dzień dobry. Serdecznie Państwa witam na debacie. Porozmawiajmy z chirurżką o prezydentce elektce. Debata odbywa się w ramach 22. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Cieszymy się, że skorzystali Państwo z zaproszenia organizatorów festiwalu i w niedzielne popołudnie przyszli do tej pięknej sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Na czas festiwalu sala ta przekształciła się w jaskinię mądrości. Szczególnie pragnę tutaj przywitać przedstawicielkę władz rektorskich, panią prorektor, a tutaj z tyłu pani prorektor się schowała, panią profesor Aldonę Glińską-Neweś. Bardzo miło, że... Tak, i oczywiście przedstawicieli organizatora festiwalu tutaj w różnych miejsca są Państwo schowani, siedzą, także wszystkich witam, nie oczywiście Państwa publiczność. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki jest otwartość. Wśród festiwalowych imprez nie mogło więc zabraknąć dyskusji dotyczącej otwartości języka na zmiany zachodzące we współczesnym świecie, na potrzeby użytkowników języka, między innymi na potrzebę możliwie większej, pełnej symetrii nazw osobowych męskich i żeńskich w zasobie słownictwa i w użyciu. Przewodnikami w dyskusji będzie dwoje pracowników Instytutu Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pani dr Agata Honcia. Dzień dobry. Oraz pan profesor Marek Łaziński. Dzień dobry. Osoby badające i popularyzujące język. W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję, że przyjęli Państwo zaproszenie do udziału w tej debacie. W kilku słowach może przybliżę Państwu obecnym na sali sylwetki, ale tak naprawdę bardzo króciutko, naszych gości. Pani dr Agata Honcia naukowo zajmuje się kulturą języka, badaniem słownictwa, jest zaangażowana w pracę poradni językowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Obserwatorium Językowego UW. Współpracuje także z Radą Języka Polskiego, a ci z Państwa, którzy są słuchaczami radia, mogą panią dr usłyszeć w Polskim Radiu, a także w Radiu 357. Dziękuję, zgadza się. Bardzo mi miło. Zgadza. Dziękuję za zaproszenie. Wszystko się zgadza. Publikacje i naukowe i oczywiście także popularyzatorskie jest ich bardzo dużo. Myślę, że łatwo można też znaleźć na stronie internetowej. To już sobie podarujemy. I pan profesor Marek Łaziński, którego zajmują różne zjawiska gramatyczne i leksykalne. Między innymi rodzaj gramatyczny, kategoria płci, formy adresatywne, grzeczność językowa i wiele, bardzo wiele jeszcze innych zagadnień. Pan profesor nierzadko w badaniach podejmuje problematykę językową będącą przedmiotem społecznych dyskusji. Nie boi się tych tematów, dyskusji i sporów. Jest członkiem Rady Języka Polskiego, a w ramach jej pracy inicjatorem działań prowadzących do przygotowania opinii, stanowisk Rady, między innymi stanowiska w sprawie żeńskich form nazw zawodów tytułów z 2019 roku. To usłyszałam w trakcie debaty, która była transmitowana w internecie w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Zgadza się? Właśnie nie ukrywam, że kiedy zostałem do Rady powołany, to jedną z pierwszych moich aktywności było dążenie do zmiany stanowiska w sprawie nazw żeńskich z roku 2012, z którym nie miałem nic wspólnego i które było bardzo, bardzo tradycyjne. To wcale nie znaczy, że jestem przeciwnikiem tradycji, ale to w 2019 roku jest łatwiejsze do stosowania, tak bym powiedział. No to zabieramy się do pracy, to ja może usiądę. Pierwszy etap mamy za sobą, zabieramy się do pracy, czyli zaczynamy tę część zasadniczą. Język a płeć, prawda? To jest temat dzisiejszy, język a płeć. Zgodnie z zapowiedzią, która pojawiała się wcześniej przed festiwalem w mediach społecznościowych, mamy się rozprawić troszeczkę z faktami, z mitami rozprawić, a fakty przedstawić. Czyli fakty i mity związane z feminatywami, nazwami neutralnymi płciowo.
Pierwsza runda pytań, drodzy Państwo. Pierwsza runda pytań i zacznę od przedstawienia takiej sytuacji. Być może niektórzy z Państwa pamiętają, że 17 sierpnia 2006 roku turecki samolot pasażerski pomyłkowo wylądował w Poznaniu na wojskowym lotnisku w Krzesinach, a nie na cywilnym lotnisku Ławica. Samolot pilotowała kobieta. W relacjach medialnych najczęściej określano ją mianem pilot. Pilot pomylił się, albo pani pilot, turecka pani pilot. W toruńskich nowościach tytuł brzmiał: pani pilot pomyliła się. Rzadziej pisano o pilotce, czy też tureckiej pilotce. Moje pytanie jest następujące. Gdyby do podobnego incydentu doszło obecnie, w 2024 roku, które z tych określeń pilotującej kobiety, samolot kobiety, Państwa zdaniem, pojawiłoby się w mediach najczęściej? To zależy, w których mediach. A. Na pewno w niektórych mediach pisano by wyłącznie o pilotce i nikomu by nie przeszkadzało to, że pilotka to też czapka, bo wiadomo, że tutaj kontekst, prawda, podpowiedziałby, że to nie czapka się rozbiła, nie czapka kierowała samolotem, tylko jednak kobieta. Czapki jeszcze tej zdolności nie mają. Ale wyobrażam sobie takie media, a nawet mogłabym wskazać, zaryzykować wskazanie ich palcem, które nigdy w życiu nie zdobyłyby się na ten śmiały gest nazwania kobiety pilotką, tylko pisałyby albo o pilocie, który się rozbił, albo o pani pilot, która się rozbiła. Pomyliła się. Na szczęście się nie rozbiła. Przepraszam, oczywiście pomyliła się i na szczęście się nie rozbiła, tak, ale się pomyliła. Tak? Myślę, że w roku 2024 akceptacja formy pilotka jest dużo większa, więc byłaby naturalna. Inaczej niż koleżanka, nie sądzę, żeby rodzaj mediów miał tutaj ogromne znaczenie. Znaczy, feminatywy weszły do użycia w mediach różnej barwy politycznej. Oczywiście nie wszystkie i nie wszędzie. O niektóre się spieramy, ale głównie o te, które dotyczą urzędów. Myślę, że pilotka, mogę to sprawdzić, w korpusie pojawia się naprawdę nie tylko w tekstach mediów, które chcielibyśmy określać jako, nie wiem, postępowe, lewicowe czy cokolwiek, tylko że jest to słowo, które już weszło do użycia, aczkolwiek jest część osób, które mówią i piszą: pilot zdecydowała, pilot zrobiła, tak będzie dalej. Pani pilot to zupełnie niepotrzebne, wystarczy wystarczy rzeczownik męski, ale to chyba nie ma takiej wyraźnej barwy. No właśnie, nawiązując do tych wymienionych różnych środków, pani pilot, pilot, pilotka, to są jedne z tych środków językowych, które służą do wyrażania płci żeńskiej. Czy one są sobie równoważne? I teraz może spróbujmy podzielić tę odpowiedź na dwa punkty widzenia. Tutaj panią Agatę poproszę może tak o odpowiedź z punktu widzenia użytkownika języka. Czy te środki są równoważne? No, z punktu widzenia także użytkowników poradni językowej, właśnie do której ma pani wgląd. A tutaj Marka poproszę o odpowiedź z punktu widzenia językoznawcy. Równoważność tych środków językowych. Pani pilot, pilot, pilotka i oczywiście analogicznych. Prezydent, pani prezydent, prezydentka. Chcesz zacząć, Marku? One są równoważne na poziomie odniesienia. Każdy wyraz, każdy znak językowy oprócz znaczenia ma swoje odniesienie, czyli jakiś przedmiot rzeczywistości, do którego się odnosi. Na poziomie przywoływanych skojarzeń nie są równoważne i nie są równoważne w typach tekstów, w których możemy ich użyć. Jeżeli dodajemy pani, no to już wyraźnie mówimy o kimś konkretnym, niekoniecznie w formie adresatywnej, ale jest to osoba bardziej nam znana. Ten starszy wzór, starszy, znaczy z pierwszej połowy XX wieku, połączenie pilot i składni żeńskiej cały czas w języku polskim funkcjonuje. Natomiast myślę, że wszyscy to widzimy, że coraz bardziej ten system językowy się wyrównuje i coraz mniej jest takich wyrazów, w których jest blokada tworzenia środka najprostszego, czyli środka z przyrostkiem żeńskim.
Dziękuję. To teraz z punktu widzenia użytkowników języka. No, jak to by wyglądało? Przyznaję, tak, że mam kłopot z odpowiedzią na to pytanie, dlatego że użytkownicy języka są różni i mają różne poglądy, i mają różne doświadczenia, mają różne zaplecze życiowe, charakterologiczne, osobowościowe itd., itd., a w moim przekonaniu to wpływa na wybory językowe. O czym się przekonałam nieraz podczas i rozmów z ludźmi, którzy pytają właśnie, no jak to powinno być, jak powiedzieć itd., itd., i podczas obserwacji pytań, choćby tych, które przychodzą do poradni językowej, i podczas obserwacji dyskusji prowadzonych w internecie. Więc moim zdaniem nie ma takiej figury jak użytkownik języka polskiego, czy przeciętny użytkownik. Pewnie tutaj te różnice są moim zdaniem zbyt głębokie, żeby można było jakąś jedną klarowną informację wyprowadzić. Ale żeby nie pesymistycznie jednak podejść do rzeczy, chciałam Państwu zaprezentować lekturę kilku pytań, które zupełnie nie umawiałyśmy się na to, ale ja wyciągnęłam kilka pytań z poradni właśnie naszej językowej Uniwersytetu Warszawskiego, pytań dotyczących feminatywów i chciałam Państwu kilka z nich przeczytać, żeby przedstawić to, co bardzo mnie interesuje, a nawet frapuje, czyli sposób myślenia ludzi, którzy nie są pewni swoich wyborów, nie wiedzą, czy się mają czuć dobrze z jakąś formą, czy się mają czuć z nią źle, oczekują albo dyrektywy, albo nakazu, albo zakazu. No i to bywają stanowiska różne. W pierwszym pytaniu jest nawet Uniwersytet Mikołaja Kopernika przywołany. Ktoś pisze tak. Szanowni Państwo, eskalacja zjawiska niebinarności powoduje, że kolejne uczelnie zwracają się do osób na nich studiujących per osoby studenckie. No i tutaj wymienione są te uczelnie, między innymi UMK. Czy określenie osoby studenckiej jest poprawne językowo? Ktoś pyta, bo nie jest pewien, prawda? Czyli ktoś, komuś się wydaje, że nie ma w sobie narzędzia do tego, żeby tę formę ocenić. Jak brzmi neutratyw lub forma nijaka, na przykład ze staropolskiego dla słowa pan, pani? Do kobiet zwracamy się słowem pani, do mężczyzn słowem pan. Czy do osób niebinarnych płciowo, które nie określają się jako kobieta lub mężczyzna, należy zwrócić się słowem paniszcze, na przykład szanowne paniszcze w adresie listu? Preferowanym rodzajem przez sporo osób niebinarnych jest rodzaj nijaki. Brakuje mi w słowniku słowa, którym można zastąpić pan, pani w przypadku osób niebinarnych. Szanowni Państwo, na portalu WP.pl przeczytałam taki tekst, to inna wypowiedź, o nowej wiceminister albo wiceministrze edukacji Katarzynie Lubnauer. W cieniu nie chce pozostać również Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji, adiunkta w Katedrze Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki, była nauczycielka matematyki w liceum. Moje pytanie, czy wobec pani, która pracuje na stanowisku adiunkta, teraz stosuje się formę feminatywną? I jeśli tak, to czy tylko wobec adiunkta? Z góry dziękuję za odpowiedź. I ostatnia wypowiedź. Szanowni Państwo, spotkałam się ostatnio z opinią, że połączenia takie jak pani dyrektor, pani poseł są niepoprawne, ponieważ nie zgadza się w nich rodzaj. Argumentem dodatkowym było to, że nie powiemy przecież pan pielęgniarka. Zdaniem autora opinii, pani dyrektor funkcjonuje tylko ze względu na uzus. Nie jest jednak poprawne z punktu widzenia mechaniki języka. Poprawne są tylko feminatywy. Czy to prawda? Pyta zaniepokojona pani Marta. I jeszcze wiele osób się niepokoi, bo na przykład daje się uwieść takim przekonaniom, że jeżeli mamy przyrostek K, to na pewno będzie zdrobnienie, które będzie jakoś ośmieszać kobietę, albo jakieś skojarzenia właśnie z nazwami rzeczy, tak jak ta pilotka, z mniejszą prestiż zawodu i tak dalej, i tak dalej. Więc obserwacja moja taka, jeżeli chodzi o poglądy użytkowników języka, jest taka, że się miotają, że nie wiedzą i oczekują jasnych rozstrzygnięć. Pytanie, czy da się dać takie jasne rozstrzygnięcia, które miałyby charakter nakazowo-zakazowy? Szczerze wątpię. Przepraszam za przedługą. Pewnie nie, ale spróbujmy pociągnąć ten wątek słownikowy i tutaj już się do Marka zwrócę z pytaniem. Chirurżka i elektka, te nazwy, które są w tytule naszej debaty, nie są notowane w słownikach języka polskiego. I takie pytanie właśnie mogłoby paść
od użytkownika języka, czy to znaczy, że w tytule są błędy, prawda? Jeżeli wyrazu nie ma w słowniku, to znaczy, że jest, nie należy go używać, jest błędny. Jak to z punktu widzenia właśnie leksykografii wygląda? Słowniki wydaje się coraz rzadziej, takie słowniki drukowane, bo to jest drogie. W związku z tym od wydania ostatniego, naprawdę zmienionego słownika języka polskiego upłynęło prawie 20 lat. Ten wydany w 2018 roku z przedmową premiera Morawieckiego na 100 lat, mogę zdradzić Państwu tajemnicę, nie jest w istotny sposób zmieniony w stosunku do słownika z roku 2001. Owszem, powstaje cały czas słownik Polskiej Akademii Nauk, on jest tylko internetowy i nie jest kompletny. W takiej sytuacji argumentowanie, że czegoś nie ma w słowniku, w związku z tym nie będziemy tak mówić, nie ma sensu. Mówię to z pełną świadomością jako osoba, która przepracowała 10 lat w redakcji słowników PWN, jako osoba, która swoje zdanie o tym, co się dzieje w języku, o tendencjach, a nie o konkretnych formach, opiera na korpusach, czyli na takich wielkich zbiorach tekstów. Niedawno przygotowaliśmy z kolegami z Instytutu Podstaw Informatyki nowy korpus polszczyzny obejmujący lata 2010-2020. Kiedy mnie ktoś pyta o ministrę, ministerkę, o co innego, to ja do takiego korpusu zaglądam i najpierw próbuję się dowiedzieć, jak ludzie mówią. Prezydentkę w korpusie bez problemu znajdziemy. Znajdowaliśmy ją zresztą już w latach 90. Wprawdzie w tłumaczeniu z niemieckiego, w niemieckim też ich nie było, ale pojawiło się w tytule dramatu Wernera Schwaba. Fakt, że w polskiej tradycji i w polskim katolicyzmie kapłanami nie są kobiety, nie zwalnia nas od zastanowienia, jak będziemy nazywać albo jak już nazywamy kobietę księdza, bo kobiety księży mamy w kościele ewangelicko-reformowanym. Tradycyjne polskie kościoły protestanckie używają formy ksiądz. Do tej pory była to pani ksiądz. Ostatnio pojawiła się ksiądzka w kościele reformowanym. Nie jest to forma najbardziej regularna. Gdyby zachować wszystkie zmiany, powinna być książka, no ale jest ksiądzka. Tego też nie ma w słowniku. Zapytałaś mnie o formy, tak? których nie tak, ma w słowniku. Nie ma w słowniku. Dodałem kilka. Nie, proszę Państwa, to znaczy to akurat nie jest argument. To nie znaczy, że należy zawsze i wszędzie stosować feminatywy. Nie będę teraz zajmował czasu, ale kiedyś powiem coś, znaczy inaczej, za chwilę powiem coś więcej na ten temat. Natomiast nie można stosować argumentu, nie wiem, kogoś, kto nigdy nie widział żyrafy, wydaje mu się, że takie zwierzę jest nieprawdopodobne i mówi, takiego zwierzęcia nie ma. W jakimś tekście zawsze w odpowiednią formę znajdziemy i to, że jej nie ma w słowniku, to po prostu nie jest argument. Ja sprawdziłam we współczesnym korpusie kilka razy na pewno chirurżka jest już poświadczona i jest jeszcze w takim słowniku, powiedziałabym, bardziej specjalistycznym słowo sieci, akurat chirurżka, natomiast nie ma rzeczywiście w tych ogólnodostępnych, ale właśnie Wielki Słownik Języka Polskiego notuje kierowczynię, jest już kierowczyni z taką informacją, że to jest słowo potoczne, natomiast no właśnie... Przepraszam, ale kierowczyni to jest na banerach przynajmniej warszawskiego MZK. Zostań kierowczynią. Tak. Zostań kierowczynią. Absolutnie powszechne. Dzisiaj naprawdę kierowczyni nikogo nie powinno dziwić. Nie wiem, jak jest w zakładach komunikacji w Toruniu, ale kierowczyni patrzy na nas, na to słowo, że tak powiem, jest na wielu banerach na warszawskich ulicach. A ja jeszcze, przepraszam, jeszcze słowo o chirurżce. Rzeczywiście w tekstach jej jeszcze jest chyba niewiele, ale ona się pojawia dość często w języku mówionym. Właśnie chirurżek, które walczą o, bardzo, bardzo świadomie, walczą o swoją widoczność w środowisku bardzo hermetycznym i zhierarchizowanym, środowisku chirurgów. Tutaj używam rodzaju generycznego. Generycznego, no tak, tak. No to kontynuujmy może ten przegląd różnych takich nowszych nazw żeńskich. Agato, czy nazwałabyś się gościnią naszej debaty? I no właśnie, czy ta nazwa dla różnych osób, użytkowników języka mogła być dziwna, czy jest już normalna? Gościni. Szczerze? Tak.
Wolę mówić o sobie, że jestem gościem, albo że goszczę. Na przykład teraz goszczę u państwa i bardzo mi tutaj jest dobrze. Przyznaję, że nie przepadam za formą gościni, chociaż nie mam nic przeciwko niej. Jeżeli ktoś nazwałby mnie gościnią, to nie obruszyłabym się, nie oburzyłabym się, byłoby mi bardzo miło. Ale sama wolę o sobie mówić tradycyjnie właśnie tak, że jestem gościem. Po prostu jestem do tej formy tradycyjnej przyzwyczajona i nie odczuwam potrzeby zmiany. Bo tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, też nawiążę do wątku wcześniejszego, tego co o feminatywach myślą użytkownicy języka, że zauważmy, że jeżeli mamy wybrać jakąś formę językową, to czasami zapominamy o tym, że to jest wybór, prawda, że mamy wybór. A mamy wybór zawsze, w każdej sytuacji, mamy językowy wybór. I czasami na tyle czujemy się, tak mi się wydaje, niepewnie ze sobą, ze swoimi właśnie odczuciami, czy nie, jakoś nie mamy dostępu do tego, czego potrzebujemy językowo, że zdajemy się na innych. I wydaje mi się, że gdybyśmy bardziej sobie samym zaufali właśnie temu, czego potrzebujemy od języka w danej sytuacji, w danej relacji, tu i teraz, albo tam i gdzieś, i kiedy indziej, to byłoby nam może trochę łatwiej. No więc ja nie odczuwam potrzeby nazywania się gościnią, ale oczywiście rozumiem, że wiele kobiet taką potrzebę odczuwa i szanuję to. Dziękuję bardzo. No to teraz przyszedł czas, skończyliśmy pierwszą rundę pytań, czas na zadanie. Dla państwa podam tytuły filmów, których głównymi bohaterami byli mężczyźni, a w tytułach filmów pojawiły się nazwy wskazujące na mężczyzn. Wyobraźmy sobie, że są przygotowane remake'i tych filmów, ale z kobietami, jako bohaterkami. Należy więc oczywiście dostosować tytuł filmu do zmiany bohatera na bohaterkę. Czyli poproszę państwa o dokonanie takiej zmiany tytułu i o komentarz do użytej nazwy żeńskiej, czyli kontynuujemy właśnie przyglądanie się różnym formom żeńskim. Czy nazwa jest rozpowszechniona, akceptowalna, czy może budzić dyskusję, no co tam państwo w duszy gra. Czyli na przykład ja bym powiedziała absolwent, a państwo mówią absolwentka. Tak, nie ma problemu. 40-latek, 40-latka. No proszę, wszyscy ładnie tworzymy. No dobrze, rundę zaczyna Agata. Detektyw. Detektywka, oczywiście. Nie ma problemu, detektywka. Nie tylko dlatego, że regularnie utworzona, bardzo łatwo, ale też dlatego, że i to jest argument niegramatyczny zupełnie, ale wydaje mi się, że nawiązujący do tego, co czasami się dzieje w świecie, gdy właśnie wybieramy jakieś słowa. Detektywka trochę tak jak pozytywka. Jest tam podobieństwo kilku głosek stojących koło siebie i to wywołuje pewne asocjacje, pewne skojarzenia. Mamy tutaj takie nawiązania zupełnie przypadkowe. Przecież detektywka z pozytywką związku znaczeniowego żadnego nie ma. Ale ponieważ jest to podobieństwo szeregu głosek, może to wywoływać uśmiech na twarzy, więc wybieram detektywkę, stawiam na detektywkę. No dobrze, no to być może taki film powstanie, a może już powstał, nie wiem, nie sprawdzałam. Marku, jeździec znikąd. Nie mam problemu z formą jeźdźczyni, jestem przekonany, że ona bywa w wielu powieściach historycznych. Jeżeli komuś z państwa się wydaje, że ona jest bardzo trudna do wymówienia, to mam dla państwa złą wiadomość. Otóż w języku, w którym nie mówimy, może nie codziennie, ale w którym dość często jest bezwzględny, z jeźdźczynią nie ma żadnego problemu. Marku, w 2006 roku odpowiadałeś na takie pytanie w poradni językowej o jeźdźczynie, a ja jednak mam kłopot. Znaczy, no nie mówię, że nie ma żadnego problemu z tą jeźdźczynią, no jakiś jest, ale mówię, do bezwzględnego się przyzwyczailiśmy, więc to. Muszę wrócić tutaj, widzę na zajęcia z emisji głosu chyba. Poczt w Tczewie. No właśnie, no właśnie. Zajęcia z emisji głosu by się przydały. Runda druga. Kapitan Sowa na tropie. No kapitanka chyba, ale kapitanka Sowa. No dobrze, kapitanka Anna. Dobrze, kapitanka. A czemu nie Sowa? Kapitanka Sowa. Kapitanka Sowa. Słupka. Mogłam być kapitanka Sowa. Majorczyni, majorka, pułkowniczka, kapitanka. Tak, i co? I to powszechnie? Znaczy, utworzymy, a jak z użyciem tej kapitanki?
jeżeli się osłuchamy z kapitanką, tak jak no, z policjantką się osłuchaliśmy przecież wiele lat temu, z żołnierką się osłuchujemy, chociaż ona w słownikach jest od co najmniej 20 lat. Tylko nie pamiętamy o tym, nie wiemy. Więc myślę, że spokojnie z kapitanką się osłuchamy. Żadnego tutaj nie widzę kłopotu. Dobrze, Marku. Komornik. Komorniczka, nie widzę problemu. Muszę jednak się odnieść do poprzedniego. Z kapitanem problem jest większy niż z dotychczasowymi. Kapitan jest stopniem w pewnej hierarchii. Stopnie w hierarchii, szczególnie wojskowe, bardzo silnie bronią się przed finalizacją. Nawet w językach, które są dla wielu orędowników i orędowniczek feminatywów wzorami. To znaczy nawet w języku niemieckim, który sobie często stawialiśmy pod tym względem za wzór, że tam wszystko wolno. Otóż tam jeszcze nie ma oficjalnych stopni wojskowych, choć udział kobiet w rangach oficerskich jest większy niż w Polsce. Z kapitanem ja bym uważał i zostawiłbym formę kapitan. To nie jest zupełnie neutralny wyraz pospolity, ogólny jak żołnierz, czy żołnierka, czy policjant, czy policjantka, tylko określenie stopnia. Określenie stopnia, dziękuję. A ta komorniczka? Komorniczka. Znaczy nie mam z tym problemu. Owszem, była kiedyś komornica, ta i to komornica. Była ta bardzo biedna, tak, z chłopów, tak, komornica. Tak, komornica. Lub komorniczka. Jagustynka i inna, ale komorniczka jako osoba wykonująca funkcję sądową, no tak jak rzecznik, rzeczniczka. No, kiedyś rzeczniczka była dla nas, jeszcze 20 lat temu rzeczniczka była czymś dziwnym. To ja przepraszam, mogę do tej kapitanki jeszcze i do kapitana. Pomyślałam sobie tutaj o tym, że zgadzam się, że to są stopnie i hierarchizacja i w środowisku i tak dalej, i tak dalej. Ale zauważmy, że tutaj może się pojawić, zwłaszcza w takim tytule, kapitan Sowa, kapitanka Sowa, może się pojawić po prostu rozróżnienie nazwy stanowiska czy stopnia i nazwy osoby. Prawda? O tym stopniu, tej, której przysługuje stopień. I to tak samo jak z nazwami zawodów. Czasami nauczycielki mówią, nie, ja nie jestem nauczycielką, jestem nauczycielem, bo w dokumencie mianującym mnie jest napisane zawód nauczyciel. I rodzą się z tego nieporozumienia wynikające właśnie z nieodróżnienia nazwy zawodu albo stanowiska, albo tytułu czy stopnia i tak dalej i nazwy osoby wykonującej dany zawód, mającej dany stopień i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli przyjmiemy, że w tytule jest mowa o osobie, a nie o stopniu, no to moim zdaniem kapitanka się broni. To kapitanka się broni. Ale, tak. Ale też zgadzam się z Markiem, że rzeczywiście gdybyśmy rozważali wprowadzenie symetrii wśród samych nazw stopni wojskowych czy innych, to byłby tutaj kłopot, z tym się zgadzam. To tu mam jeszcze jeden tytuł właśnie podobny, komisarz Alex. To dla mnie przykład. No to odpowiem podobnie, komisarka Aleksa. Komisarka Aleksa. No tak, ten sam właściwie problem. No dobrze, Marku, Leon Zawodowiec, to już ostatni. Leon Zawodowiec. Od rzeczowników zakończonych na owiec, takich jak naukowiec, tworzymy feminatywy niezupełnie naturalnie. Otóż naturalny i regularny w systemie powinna być ówka. Ówka, tak. Ale nie mówimy naukówka, bo nam się ta ówka źle kojarzy. Dzisiaj się źle kojarzy, choć jeszcze 60 lat temu nie kojarzyła się źle. Od naukowiec utworzyliśmy formę naukowczyni, w związku z tym od zawodowiec też można się zastanawiać nad tym, czy takiej nie utworzyć. Powiem tak, nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby ktoś utworzył formę zawodowczyni, gdybym sam miał tworzyć taki tytuł, to bym się uciekł do zabiegu i napisał profesjonalistka. No, zawsze jest jakieś wyjście, strategia inna, prawda? Synonimia oczywiście zawsze nam pomaga. No dobrze, to bardzo bym prosiła o podsumowanie, jakie są realne problemy związane z tworzeniem nazw żeńskich, a jakich problemów nie ma, co nie stanowi, czyli co jest mitem, a co faktem. Podsumowanie tej części, bo przejdziemy do jeszcze następnej rundy. Nie, za dużo. Krótko. Mikrofon. Mikrofon. Proszę Państwa,
Używać czy nie używać feminatywów to jest źle postawione pytanie, bo to sugeruje, czy używać zawsze, albo czy nie używać w ogóle. Używać, ale zależnie od sytuacji. Drugie pytanie, to dotyczy tych feminatywów, które już są, to znaczy nie mamy problemu, że jest Polka i Polak. Pytanie, czy mówi Polki i Polacy. Tak, mówić Polki i Polacy, jak najbardziej, choć nie mówiliśmy tak od dziada, pradziada. Natomiast czy to znaczy, że musimy zawsze mówić podatniczki? Nie. I podatnicy? Nie, nie musimy. Mówimy Polki i Polacy, bo zwracamy się do Polek i Polaków, albo Polki i Polacy nas słuchają i chcą się odnaleźć w tym, co mówimy. I na tym polega użycie feminatywów, że po pierwsze stosujemy je raczej w języku publicznym. Nawet największe zwolenniczki feminatywów, jakie boli głowa, to idą do lekarza, a nie do lekarza albo lekarki. Zazwyczaj. Być może niektóre są tak konsekwentne, że idą do lekarza lub lekarki. To dotyczy języka publicznego, po pierwsze. Po drugie, dotyczy to języka, którego ktoś słucha. Ta osoba jakby bezpośrednio zainteresowana. Najwyraźniejsze jeszcze w formach adresatywnych. Drugi problem dotyczy płaszczyzny społecznej i językowej. Otóż ze względu na płaszczyznę społeczną, nierówność rodzaju płci, zbyt mała ilość feminatywów, a także maskulinum generyczne, to jest kolejny obszar dyskryminacji kobiet, z którym należy walczyć, tak jak z dyskryminacją w innych obszarach. Językoznawca, mam nadzieję, że językoznawczyni też, patrzy na tę sprawę trochę inaczej. Fakt, że mamy maskulinum generyczne, nie jest z logicznego punktu widzenia niczym bardziej dziwnym niż to, że mamy liczbę pojedynczą w odniesieniu mnogim. Pies ma cztery nogi, niż to, że idę do kina, może się odnosić do tego, co się dzieje w tej chwili, albo jutro, albo wcześniej. I zwykle z jakiejś kategorii wybieramy jeden człon, który jest uniwersalny. Dlaczego akurat męski został wybrany? Za długo by mówić, ale nie tylko ze względu na patriarchat, ze względu na to, że to forma żeńska pojawiła się jako ta druga w historii. Znaczy dodaliśmy do niej nową końcówkę czy nowy przyrostek, w związku z tym ta forma męska pełni funkcję generyczną. Mało tego, jak spojrzymy na orzeczenia sądowe, to się okazuje, że problemy z niejednoznacznością liczby pojedynczej są znacznie częstsze niż problemy z niejednoznacznością tego, co znaczy kierowca, czy odnosi się koniecznie do mężczyzny, czy do mężczyzny lub kobiety. My wszyscy wiemy, że w niektórych kontekstach odnosi się do mężczyzny i kobiety. A więc feminatywów używajmy ich więcej, a róbmy tak dlatego, że ma to być znak dla wszystkich, że chcemy dostrzegać obecność kobiet. Natomiast nie tłumaczmy sobie, że bez używania feminatywów zawsze i wszędzie, bez Polaków i Polek w każdym zdaniu, podatników i podatniczek w każdym zdaniu, my się nie zrozumiemy. To są mity. Zrozumiemy się i to dość dobrze, bo kontekst to dość dobrze wyjaśnia i powtarzam, są kategorie, które rodzą większe problemy logiczne i to się da sprawdzić i policzyć, niż rodzaj. Przepraszam, oddaję. Dziękuję. Dobrze, to będę miała teraz dwa mikrofony, ale będę mówiła tylko do jednego. Nie, nie szkodzi. To bardzo to jest przyjemne, trzymać dwa mikrofony, ale mówić do jednego. Zgadzam się z tym, że język to nie sprawia nam żadnych kłopotów w tworzeniu feminatywów. Czasami możemy się wahać, czy taki sufiks, czy taki, czy taki przyrostek, czy inny, ale to są drobiazgi, bądźmy szczerzy. No, kto pamięta o tej ówce, Yni wygrała, językowo sobie radzimy. Bardzo rozumiem chyba, co Marek ma na myśli, gdy mówi, że gdy tak zachęca, używajmy feminatywów, ale ja bym powiedziała tak, czy dodałabym, jeżeli pozwolisz, używajmy, gdy chcemy. To znaczy nie chciałabym, żeby ktokolwiek odniósł wrażenie, że nagle ciąży na nim jakiś nakaz, że tak jakoś powinno być, że powinno się używać feminatywów. Gdy chcemy, używajmy, tak bym powiedziała, a gdy nie chcemy, nie używajmy. Niech nie będzie gwałtu na języku, ani gwałtu na nas, ani językowego gwałtu na nas. I bardzo lubię wiele feminatywów, i tych tradycyjnych, i tych nietradycyjnych, za innymi nie przepadam,
ale przyznaję, i być może są osoby tutaj oglądające i słuchające nas, które ten pogląd podzielają, bardzo mi przeszkadza to, w jaki sposób w pewnym momencie była prowadzona no, tak zwana publiczna debata na temat feminatywów. Czułam się jak na wojnie, jak w jakiejś opresji, jak właśnie ktoś do mnie strzelał pociskami językowymi. Nie chciałabym, żeby feminatywy, które przecież no, są, przepraszam, dobrem językowym i także dobrem społecznym, żeby były uwikłane w taką wojnę językową i wojnę społeczną. Do tego zniechęcam, a do samych feminatywów oczywiście zachęcam, jeżeli ich chcemy. Dziękuję. Trochę nam się podsumował kawałek debaty. Jeszcze troszkę o kilka szczegółów chciałam zapytać. Niektóre urzędy w Polsce dopuściły możliwość stosowania nazw żeńskich w nazwach stanowisk zajmowanych przez urzędniczki. Na wizytówkach, identyfikatorach, w stopkach maili mogą się pojawiać, no właśnie, jeśli chcą, panie pracujące, referentka, inspektorka, wiceprezydentka. Czy taka praktyka powinna być stosowana powszechnie? Czy inne instytucje także powinny dopuszczać, wprowadzać odpowiednie rozporządzenia, że kobiety pracujące w tych instytucjach mogą też posługiwać się nazwami żeńskimi tych stanowisk. Co, jak? Boję się rozporządzeń językowych. Jeśli chcą, no niech wprowadzą. Dlaczego nie? Myślę, że to jest pewien trend, ale... No ale czy mogą? Czy mogą zmienić wizytówkę i na drzwiach na przykład szybić? No dlaczego nie? Mogą. Czasami pojawia się problem, nie ma z nami prawników, ale czasami pojawia się problem. Bywa tak, że regulamin, który chcemy zmienić i zamiast przewodniczącego wpisać przewodniczącą, jest przez Urząd Wyższego Rzędu, mam na myśli konkretne przypadki, tak, w świecie naukowym również, oprotestowany, ponieważ prawnik instytucji stwierdził, że w akcie wyższego rzędu mamy jakieś inne formy domyślne, tak? Te formy domyślne w akcie wyższego rzędu to na przykład tylko nauczyciel albo tylko przewodniczący. I wtedy jest problem. Ja nie potrafię rozmawiać o języku prawa, bo nie jestem prawnikiem i tutaj musielibyśmy kogoś zaprosić. Natomiast to, że nie wolno czasem, zdaniem prawników, form żeńskich wpisać do aktu prawnego, nie znaczy, że nie możemy sobie tej formy żeńskiej umieścić na wizytówce, na plakietce. Tu jestem jak najbardziej za, no ponieważ zadałaś pytanie, czy powinny, no nie powinny w tym sensie, że wszystkim urzędom nakazujemy zmianę, ale tak, ja bym jak najbardziej zachęcał urzędy. Ja mówię, że powinniśmy używać feminatywów nie tylko na zasadzie, jeśli chcemy, ale powinniśmy rzeczywiście namawiać innych i zwiększać udział feminatywów w życiu publicznym. Znaczy nie tylko tak, że używajmy, jeśli chcemy. Tak, nie mam nic przeciwko temu, żeby na drzwiach i na plakietkach była referentka i przewodnicząca. I rektorka jest na niektórych uniwersytetach. Natomiast to mogę jeszcze powiedzieć, że ja brałem udział, nie wiem, w kilkudziesięciu debatach na temat feminatywów. Największe wrażenie zrobiła na mnie debata 5 lat temu na Politechnice Warszawskiej. Otóż jedna pani chciała mieć na dyplomie tytuł inżynierka. Prorektor Politechniki Warszawskiej był kompletnie przerażony, ale jednocześnie chciał zrobić wszystko. Tak zorganizował debatę w murach Politechniki. Ta debata była inna od wszystkich, bo my przychodzimy zwykle z wydziałów humanistycznych. Dla nas pewne rzeczy są oczywiste. A osoby, które tam siedziały, mogę powiedzieć dziewczyny, tak? Znaczy młode kobiety, które tam siedziały. One przyszły ze środowiska, gdzie profesor wychodzi na katedrę i dziwi się, że w tym gronie są kobiety, bo one właściwie powinny tam, nie wiem, gotować i tak dalej, i tak dalej. Także dla nich, dla tych studentek Politechniki, problem feminatywów był rzeczywiście problemem nie tylko plakietek i tabliczek na drzwiach. Pamiętajmy i o takich sytuacjach. Chyba nie została ta pani w końcu inżynierką, nie dlatego, że się nie zgodzili, tylko dlatego, że przestało jej na tym zależeć. Dobrze. No to teraz jeszcze parę minut poświęćmy nazwom neutralnym.
W 2023 roku wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego opublikowało inkluzywny narzędziownik stanowisk, funkcji i zawodów w Uniwersytecie Śląskim autorstwa językoznawczyń i językoznawcy z tegoż uniwersytetu. I tam mamy wzory odmiany, konsekwentnie ponad 100 takich stanowisk i funkcji i one są bardzo konsekwentnie nam przedstawione, bo są nazwy odpowiednich stanowisk męskie, żeńskie tradycyjne, czyli te unieruchomione, czyli powiedzmy jest adiunkt mężczyzna, adiunkt adiunkta, jest adiunkt kobieta, adiunkt, 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 jest adiunktka konsekwentnie we wszystkich formach, w liczbie pojedynczej i mnogiej i jeszcze podawane są konsekwentnie nazwy takie właśnie neutralne, nie neutratywy, tylko osobatywy, jak to się mówi, czyli z użyciem rzeczownika osoba. Na przykład osoba, takie opisowe, osoba, której stanowisko to adiunkt, albo osoba adiunkcka, osoba inspektorska i to jest regularnie wprowadzane. I moje pytanie, no już chyba ostatnie będzie w tej części debaty, jak w praktyce językowej, używając języka, pogodzić te dwie de facto sprzeczne tendencje, a więc wyrażanie informacji o płci i do niewyrażania tej informacji o płci. Czyli co osobatywy to oczywiście tylko jeden z tych proponowanych możliwych środków, one chyba najszerzej są mimo wszystko stosowane, czy też próbuje się je stosować. Inne propozycje jest ich więcej, jakby jeszcze mniej. Ale jak to godzić, prawda? Wyrażanie płci i niewyrażanie. Chciałabym posłuchać opinii i żeby zakończyć tę pierwszą część. Nie wiem. Godzić chyba można tylko wtedy, gdy rzeczywiście zachodzi potrzeba używania tych form, tych osobatywów albo innych form neutralizujących wypowiedź pod względem informacji o płci, a chyba nie zawsze taka potrzeba zachodzi. Mam z tym kłopot, tak samo jak mam kłopot z taką nadmiernym doprecyzowywaniem, które w sumie jest konsekwentne. Nie wiem, studentki i studenci, którzy zrobiły i zrobili i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mnie to drażni, nie lubię tego, to jest moim zdaniem przeciwskuteczne, dlatego że odciąga uwagę od głównej, bardzo często, od głównej myśli komunikatu i od celu komunikatu. Ta płeć nie zawsze moim zdaniem jest pierwszoplanowa, więc ta tendencja do nadmiernej precyzacji informacji o płci jest niezbyt dobra i tak samo te osobatywy, ale też inne formy kryjące płeć moim zdaniem mogą działać nieskutecznie komunikacyjnie, czy być nieskuteczne komunikacyjnie, wtedy, gdy właśnie odciągają uwagę od treści wypowiedzi, od celu wypowiedzi. Ale nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to pogodzić. Tutaj jestem bezradna. Znaczy w jednym tekście moglibyśmy na przykład posłużyć się różnymi formami, czyli na przykład ekspert w znaczeniu takim generycznym, że zaprosiliśmy ekspertów, tak? Osoby eksperckie, ekspert i ekspert. Czy w jednym tekście, w jednej wypowiedzi to mogłoby ze sobą koegzystować? Ależ oczywiście. Mhm. Tak samo jak w jednym tekście koegzystuje liczba pojedyncza użyta w odniesieniu do pojedynczego egzemplarza i liczba pojedyncza użyta w odniesieniu do gatunku. To nie jest istotny problem logiczny. Feminatywy i obecność kobiet w języku to oczywiście część szerszego problemu języka inkluzywnego, takiego, w którym różne grupy dyskryminowane czy czujące się niedowartościowane czują się dobrze, czują się dostrzeżone. Oczywiście dążenie do zwiększenia udziału feminatywów stoi w takiej logicznej sprzeczności z dążeniem do niezaznaczania płci. Ale jest tu bardzo istotna różnica. O ile to pierwsze dążenie dotyczy języka ogólnego i powszechnego, to drugie dążenie na razie, nie mówię o tym, czego chcemy, tylko mówię o faktach, na razie dotyczy szczególnych, specyficznych użyć języka. Właściwie nie wychodzi poza mury uniwersytetów, gdzie są osoby studenckie. Jest używane wtedy, kiedy osoby, na przykład niebinarne, chcą wyraźnie zaznaczyć, że mają prawo do swojej takiej reprezentacji w języku, ale
Jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądał język gazet codziennych za rok albo za 5 lat, to mogę zasugerować albo przypuścić, że będzie tam owszem dużo więcej feminatywów niż jest dzisiaj. Natomiast czy będą tam powszechnie używane osobatywy albo neutratywy? Nie sądzę. Na razie pozostanie to takim trochę substandardem. Nie będziemy tych form wprowadzać również jako równorzędnych na wykładach z gramatyki, jak sądzę. I skończę jeszcze taką sugestią, że ten konflikt logiczny nie musi być konfliktem rzeczywistym, czy ideowym, czy konfliktem postaw, ponieważ na znanej pewnie wszystkim stronie zaimki.pl, gdzie jest proponowane kilka różnych strategii, jak wyrazić, nie wiem, niebinarność, jedną z takich dopuszczalnych strategii jest, uwaga, generyczne feminimum. To znaczy, używajmy feminatywów, ale używajmy ich tak, żeby nie mówić studenci i studentki, a tylko studentki. Właśnie wziąłem do czytania Empuzjon Olgi Tokarczyk i chcę powiedzieć, że takie generyczne maskulinum już w tekstach powszechnych istnieje, ponieważ w Empuzjonie narrator jest wszechwiedzący i mówi o sobie my od czasu do czasu. Ale warto zwrócić uwagę, jak on o sobie mówi my w czasie przeszłym. Otóż narrator w Empuzjonie Olgi Tokarczuk mówi o sobie zauważyłyśmy, zrobiłyśmy. Także to też jest możliwe. Oczywiście nie jest to jeszcze norma w języku polskim, ale to też jest możliwe i to nas nie boli. Dobrze, dziękuję. Zbliża się 17:50, więc bardzo dziękuję za pierwszą rundę i proszę Państwa, czas na udział publiczności w debacie. Czas, proszę Państwa, teraz na sondę. Poprosimy nasze wolontariuszki o pomoc i o pokazanie tutaj QR kodów lub też, jak tu Państwo będą zgłaszali, kto... Aha, on jest też tutaj właśnie wyświetlany, tak? I jeżeli ktoś zgłosi prośbę o pomoc, to panie podejdą z tabletem i będzie można ankietę wypełnić, sondę wypełnić, a wypełniają Państwo, odpowiadają Państwo na pytania, co sądzisz o następujących nazwach żeńskich, neutralnych płciowo, i odpowiedź może być nie razi mnie i używam, nie razi mnie, ale nie używam, razi mnie, nie używam, nie mam zdania. I mamy 10 takich nazw odnoszących się do osób: dyrektorka, ministerka, dziekanka, magisterka, chirurżka, elektka, czyli bohaterki naszej debaty, ministra, magistra, osoba dyrektorska i osoba prezydencka. Bardzo prosimy Państwa, jeżeli Państwo wypełnią i wyślą tam, zaakceptują, wyślą odpowiedź, to też będzie można tam sprawdzić, jak inni odpowiedzieli, będą odpowiedzi. My też sobie tutaj będziemy zaglądać i za chwilę skomentujemy. Dobrze, to może jeszcze damy Państwu chwilkę na odpowiedzi, a w tym czasie ja może poproszę pana Filipa Krygiera, żeby właśnie teraz jeszcze odpowiedział na pytanie, opowiedział nam o problemie właśnie wyrażania płci w polskim języku migowym. Bardzo proszę. Polski język migowy miał, nie wiem czy mogę powiedzieć, to szczęście, że uniknął całego tego zamieszania językowego, które się pojawiło w języku polskim, ponieważ język migowy postrzegany jako stricte system znaków czy gestów, które wykonujemy dłońmi, jest całkowicie bezpłciowy. Tam nie ma osobnych znaków, nadajmy na to dyrektora czy dyrektorkę. I z moich doświadczeń wynika, że tyczy się to każdego języka migowego, bo język migowy wyrasta, trzonem języka migowego jest język mówiony, tak? Także każdy kraj, każdy język ma swój własny język, więc posługując się również innymi językami migowymi, zauważyłem, że w zasadzie jest to zasada, która jest w każdym języku. On jest kompletnie bezpłciowy. Natomiast język migowy nie składa się tylko i wyłącznie z tych gestów. Język migowy składa się również z takich elementów, jak to, w jaki sposób poruszamy ustami, naszej mimiki, czy też, co ciekawe, dźwięków, które są przypisane z góry do pewnych gestów. Tak więc, mimo tego, że nie mamy
znaku, gestu, który mówi o dyrektorce czy dyrektorze, to jednak niesłyszący wiedzą, o jakiej płci o sobie mówimy, z racji tego, że pokazujemy to mówiąc ustami. Tak? Kiedy migam i mówię dyrektor, no to wiadomo, że mówię o mężczyźnie dyrektorze. Tak? Kiedy mówię prezeska, to wiadomo, że chodzi o kobietę, która jest, zajmuje to stanowisko. Jeśli chodzi o elementy językowe niebinarne, powstaje taki słownik języka migowego, inkluzywny. Zajmuje się tym Fundacja Cicha Tęcza, która ma swoją siedzibę w Warszawie. Jest to fundacja, która zrzesza niesłyszące osoby LGBT+. Więc to jest jakby nowy twór językowy, który dopiero co powstaje, na którym dopiero co pracujemy. Tak? Natomiast, no tak jak mówię, sam język migowy jest językiem bezpłciowym, także mogliśmy uniknąć tego zamieszania. Dziękuję bardzo. Państwo też mogą kontrolować, jakie były odpowiedzi na poszczególne. Tak, 106 odpowiedzi odnotowaliśmy, bo jeszcze tutaj kilka osób wcześniej, moi studenci odpowiadali jeszcze troszkę wcześniej, więc wychodziliśmy nie z pułapu 0, tylko z pułapu 40 kilka odpowiedzi, dlatego mamy tych odpowiedzi 106 w tej chwili. No i po kolei może przekażę najpierw wyniki do poszczególnych wyrazów i poproszę o szybki komentarz. Spodziewane, niespodziewane, no i czy jeszcze jakieś inne. Dyrektorka. Najwięcej osób udzieliło odpowiedzi: nie razi mnie i nie używam. I to jest przewaga znaczna. 82 osoby: nie razi i używam. Tak? Nie razi i używam. I używam, i używam, tak jest. Dyrektorka: nie razi, nie używam. 15. A razi i nie używam 4. No, to jest forma bardzo stara, tradycyjna, dlatego większości osób ona nie razi i dlatego większość osób jej używa. No tak, ale ta forma, muszę to dodać, ta forma bardzo zależy od tego, czego ktoś jest dyrektorem lub dyrektorką. Cały czas tak jest. Jest tak w mniejszym stopniu niż było kiedyś, to znaczy owszem, są i dyrektorki instytutów naukowych, natomiast cały czas jeszcze, no prawdopodobnie gdyby państwa dopytać, czy chodzi o to, czy istnieje słowo dyrektorka w języku polskim, to wszyscy państwo odpowiedzą, tak, istnieje. Ale gdyby państwa zapytać, czy Instytut Języka Polskiego ma dyrektora, czy ma panią dyrektor, czy dyrektorkę, to być może odpowiedzi mogły być różne. Ja jestem oczywiście za tym, żeby dyrektorka stała się formą regularną, niezależnie od odniesienia urzędu, ale na razie jeszcze taka w pełni regularna nie jest. Dziękuję. Ministerka. Ministerka. Nie razi mnie i używam 30 odpowiedzi. Nie razi mnie, ale nie używam 44. I odpowiedzi: razi mnie, nie używam 25. Bardziej wyrównane tutaj, prawda? Wyniki. Mm-hmm. I może od razu... Ja coś powiem, ale już o ministrze i ministerce naraz, dobrze? Dobrze, właśnie, bo ja tutaj mamy jeszcze ministrę, więc od razu może dla porównania. Ministra: nie razi mnie i używam 40. Nie razi mnie, ale nie używam 32 odpowiedzi. I razi mnie, nie używam 29. Jeśli mogę, proszę państwa, wprawdzie feminatywy w języku polskim tworzone są generalnie przyrostkiem k z końcówką żeńską a, rzadziej yni, ale niektóre feminatywy mają swoją szczególną historię. Ministra jest używana znacznie częściej niż ministerka. W tym korpusie jest 61 użyć dość neutralnych formy ministra i dwa, i to wątpliwe, formy ministerka. No, jedno z nich jest takie trochę naśmiewające się. Tutaj mamy całkiem konkretną historię. Jak słyszymy ministra, myślimy o Izabeli Jarudy-Nowackiej, która wybrała właśnie tę formę, cała historia i nic dziwnego, że tutaj ministra wygra z ministerką, tak jak wygrywa tutaj, w tej ankiecie.
No i zresztą na oficjalnej stronie rządowej też tam jest są używana forma ministra. Są ministry i są, jest minister i nazwa, imię, nazwisko kobiety i jest ministra, imię, nazwisko. To jest też tam mieszane, więc to też w zasadzie nie dziwi, że jest lekka przewaga tej. Tu jest troszkę tak jak tą naukowczynią, która no w zasadzie powinna być naukówka, ale ponieważ takówka dzisiaj brzmi źle, nie brzmiało źle 70 lat temu w tekstach w czasie II wojny światowej byli akowcy i akówki. Nikogo to nie dziwiło. Natomiast rzeczywiście w wieku XXI jakoś unikamy nauki jest naukowczyni, unikamy ministerki jest ministra. To weźmy kolejną parę, bo mamy magisterkę i magistrę, tak? Weźmy kolejną parę już od tam. Magisterka nie razi mnie i używam 29. Nie razi mnie, nie używam 38. I, o, moment, teraz ja tutaj nie mogę właśnie, mniej tutaj to nie mogę. Też około 30. Tak, tak, około 30 tutaj będzie, że razi mnie nie używam, jakoś się nie chciała tutaj otworzyć. A magistra, nie razi mnie i używam 31. No masz, nie chcę się tutaj. Trochę więcej jest tutaj odpowiedzi, nie chcę się ukazać. Nie razi mnie, ale nie używam do ministry, do magistry. O. No, może ktoś to zobaczy. Magisterka nie. Pewnie się tak. Kojarzy z pracą magisterską, tak, dlatego, tak, tak, dlatego tak. Wiele, czy znaczna część, prawie 1/3 tak mniej więcej, nie używa, no, nawet jeżeli ta forma państwa nie razi. A co, a magistra? Tak, magistra była. Tak. To jest tak jak adiunkta, profesora i tak dalej, i tak dalej. To chyba jednak na tyle jeszcze obco brzmi, że opór przed tą formą. Razi nie używam, przepraszam, 31 do magistry, tak? A największy wynik jest do nie razi, nie używam. Tak, porównywalne. Myślę, że tu nastąpi pewne wyrównanie do tej ministry, tak? Znaczy magistra i ministra idą w parze, oba są łacińskie. Wprawdzie ministra to było mniej niż magistra kiedyś, tak? To co widać w formie, ale tu nastąpi pewne wyrównanie. Sądzę, że będzie raczej forma magistra. Dziekanka, teraz jeszcze mamy dziekanka, nie razi mnie i używam 38 i to jest najwyższy wynik. Dalej nie razi, ale nie używam 34 i razi mnie, nie używam 27. Dziekanka. Trudno powiedzieć. A dziekany nie ma, tak? Nie było nie, tutaj nie, dziekany akurat nie było, no, była liczba ograniczona. Ja mam troszkę zakłopotaną minę, bo tak jak powiedziałem, jestem sercem całym za feminatywami, ale z drugiej strony funkcjonuję w środowisku akademickim i wiem, co się tam dzieje. Te formy będą się jeszcze długo bronić. Ja sam chyba nie będę mówił dziekanka już w swojej karierze. Nie wiem tego. W środowisku akademickie tymi formami męskimi z dodatkiem pan, no będą je tutaj jeszcze długo pielęgnować i również podsuwana co pewien czas rada, że wystarczy się dowiedzieć, jak osoba zainteresowana chce, żeby do niej mówić. To nie jest dobra rada, znaczy to nie jest wystarczająca rada, nie zawsze możemy się dowiedzieć, nie zawsze mówimy wprost do tej osoby. Nie ukrywam, mimo że jestem całym sercem za feminatywami, to bym pani dziekanką nie nazwał. Czy bym tak o niej powiedział? Też nie. Natomiast w użyciu takim ogólnym, kiedy bym mówił o dziekanach i dziekankach w ogóle, to już tak. To wszystko zależy, to bardzo dużo zależy od typu użycia. No to dwie bohaterki naszej debaty, chirurżka i elektka. Wyniki jakie były? Chirurżka, nie razi mnie i używam 44. Brawo. Na chirurżki. No znowu tutaj się nie chce. Pewnie około 30 tak na oko. Tak, tak. Nie. Miga, nie chcę się pokazać. Ile. Tak, około 30 było, tak, nie razi nie używam, a razi mnie nie używam 24, a elektka, patrzmy, może za dużo, tak, elektka nieco mniej, nie razi mnie i używam 35, nieco wyższy był wynik dla nie razi mnie nie używam, coś tutaj. Nie mogę tutaj dotknąć, ojejka.
39. Tak, chyba tak. A razi mnie nie używam, mniej. Przeciwko elektce, tak. Adiunktce, petentce nie, ale, ale subiektce i innym formom wytaczano działa kiedyś, działa pod hasłem takim. Przecież to jest nie do wymówienia, bo tam jest trudna zbitka spółgłoskowa. No jakoś jest to do wymówienia, czego dowodem jest to, że wymawiamy to słowo dzisiaj swobodnie cały czas, więc spokojnie, brawo, świetnie, bardzo się cieszę, że elektka, chirurż, nie mówiąc o chirurżce. No chirurżka wyraźnie, wyraźnie tutaj. Po prostu bardzo tak, płynnie chirurżkę tak możemy wymówić. Bardzo się cieszę, że one tak dobrze wypadły. To na koniec jeszcze dwa osobatywy. Osoba dyrektorska i osoba prezydencka. I to jak popatrzymy na słupki, to od razu widzimy, że przeważa razi mniej nie używam. Tak, 45, osoba dyrektorska, tak, osoba dyrektorska razi mnie używam 45, osoba prezydencka też ma razi mnie nie używam 45 i tutaj po raz pierwszy pojawiło się też wahanie. Nie mieliśmy do tej pory osoba dyrektorska, nie mam zdania, 4 osoby i osoba prezydencka, nie mam zdania, 5 osób, tak? Wahanie się pojawiło. Natomiast popatrzmy jeszcze, osoba dyrektorska nie razi i używam 23, osoba prezydencka nie razi mnie, używam 24. Czyli 1/4 mniej więcej, tak, głosujących. I jeszcze nie razi mnie, ale nie używam 31 dla jednej i 29. Bardzo porównywalne są te wyniki, jednak jako właśnie dwie nazwy, które zyskały wyraźny brak takiej, no, jakiejś akceptacji, tak? Ciekawe, czy byłoby podobnie z osobą studencką, prawda? Bo jednak tutaj osoba dyrektorska i osoba jaka prezydencka. To tak, są nazwy nawiązujące do urzędów, godności, prawda? I to też jest blokada taka społeczna. Nie tylko przy feminatywach, ale także jak widać przy osobatywach. Bo może z osobą studencką byłoby inaczej. No, Marek zresztą mówił w dyskusji wcześniej, że osobatywy to raczej domena uczelniana. Ja dorzuciłabym jeszcze, że instytucji kultury, bo jeżeli w momencie, kiedy szukałam właśnie poświadczenia tych osobatywów, to na przykład właśnie w różnych relacjach z teatrów, z instytucji kultury, tam pojawiały się właśnie te osobatywy, czyli jakby te dwie. Natomiast rzeczywiście no to osoba dyrektorska właśnie, konkurs dotyczył osoby dyrektorskiej właśnie w jakiejś instytucji kultury. Mhm. Tak, no tak jak powiedziałem, osobatywy to na razie jest pewien substandard języka. Możemy oczywiście to doceniać, popierać, natomiast to nie jest jeszcze taki standard, który widzimy na co dzień w neutralnych artykułach prasowych albo w tekstach. Tak? Tak się jeszcze książek nie pisze, natomiast już się pisze książki z ogromnym udziałem feminatywów. To jest pewna różnica. Mm-hmm. To ja jeszcze dodam tutaj, jako że widzę na sali koleżankę z Katedry Języka Polskiego, w nowej gramatyce, w morfologii akademickiej pojawią się osobatywy w sposób regularny, sposób ich tworzenia. Gramatyka w tym roku będzie opublikowana, więc to też pewne nowum też akademickie. Czyli będzie pokazany sposób tworzenia i nazw żeńskich, jak i też właśnie osobatywów. Takie ćwiczenia się też znajdą. Więc tu też do przodu, ale rzeczywiście jest różnica zdecydowana w użyciu frekwencji i z nazw żeńskie, a właśnie te nazwy neutralne. Dobrze, proszę Państwa, to zakończyliśmy kolejny element naszej debaty i przechodzimy do pytań. Proszę Państwa, teraz też bardzo bym prosiła wolontariuszki o pomoc, o podchodzenie z mikrofonem do osób, które chciałyby zadać pytania do naszych ekspertów albo osób eksperckich. Nie no, ekspertów. Ekspertki i eksperta. Tak, do ekspertki i eksperta. Tak też możemy powiedzieć. Tak, bardzo proszę Państwa, zachęcam do dyskusji. Najpierw tak, pierwsze pytanie. Dzień dobry. Przede wszystkim dziękuję za wspaniałą dyskusję, bardzo żywcza i wytrącająca nas z takich kolejnych myślowych, codziennych. Chciałam zapytać, ponieważ spotkałam się z poglądem, że rozszerzenie dyskusji w języku polskim o neutratywy, o osobatywy, o dukatywy zepchnie na margines dyskusję o feminatywach i w związku z tym mam dwa pytania.
Po pierwsze, czy w kontekście zmian w języku dążących do neutralizowania płciowości w zwrotach do wielu grup odbiorców, dyskusja, Państwa zdaniem, czy dyskusja o feminatywach pozostanie aktualna, czy faktycznie ustąpi miejsca osobatywom? I drugie pytanie, czy Państwa zdaniem dojdziemy kiedyś do jakichś ostatecznych rozwiązań, jeśli chodzi o dyskusję feminatywach, bo wydaje mi się, że te argumenty, które się dzisiaj pojawiają, równie aktualne były i 100 lat temu i w tej dyskusji one są w takim procesie cyrkulacji, to znaczy nie mamy ostatecznych rozwiązań i jestem ciekawa, czy Państwa zdaniem takie ostateczne rozwiązania się pojawią w języku. Dziękuję bardzo. Krótko pozwolę sobie odpowiedzieć, ale bardzo bym chciała, żeby Marek coś dopowiedział, bo ma chyba tutaj większą orientację niż ja. Wydaje mi się, że dyskusja o osobatywach, neutratywach i tak dalej, że ona nie zepchnie, czy nie przykryje dyskusji o feminatywach, może na jakiś czas wysunąć się na pierwszy plan, ale dyskusja o feminatywach nie zniknie choćby z tego powodu, że połowa świata to ludzie, czy połowa ludności to mniej więcej to osoby, których feminatywy mogą dotyczyć, natomiast chyba inny jest procent, inny jest odsetek ludzi, którzy są po prostu zainteresowani używaniem osobatywów, neutratywów, dokatywów i tak dalej, w stosunku do nich samych. Więc to. Oczywiście, jeżeli dyskusja... Mogę dopowiedzieć ilościowo, bo jak popatrzymy na sondę językową, która jest publikowana na stronie zaimki.pl, tam właśnie autorzy tego portalu przeprowadzają sondy i sprawdzają, które z tych środków zyskują popularność, to ile osób bierze udział w ankiecie? Niecałe 2000 ostatnio. Więc no to jest różnica, prawda? Jest siła tutaj na poparcie. No właśnie. I zapomniałam, co chciałam powiedzieć. W związku z tym. Wiem. Jeżeli dyskusja o osobatywach, neutratywach, dukatywach i tak dalej, przybierze na sile na tyle, żeby mieć taką nośność, jak powracająca co jakiś czas dyskusja o feminatywach, to wydaje mi się, że będzie rodzajem takiej ciekawostki przyrodniczej. Przepraszam bardzo. To znaczy uważam, że niestety większość społeczeństwa potraktuje to jako jakiś wybryk, wymysł, taką ciekawostkę przyrodniczą, na którą się należy obruszyć, ale też na którą ostatecznie należy machnąć ręką. I tutaj bym widziała różnicę między dyskusją o tych formach, a dyskusją o feminatywach. Mam dopowiedzieć, powtórzę to, co powiedziałem. Feminatywy są problemem, który widzimy w książkach, które na co dzień czytamy, w gazetach ogólnych, które czytamy codziennie. Widzimy zwiększenie ich udziału. Osobatywy na razie nie. Co będzie dalej? Ja bym pewnie ich nie nazwał ciekawostką, ale rzeczywiście one dotyczą mniejszej grupy. Są bardzo ważne, jeżeli osoby niebinarne chcą wyrazić, zaznaczyć swoją obecność albo jakaś grupa, choćby ta studencka czy urzędnicza, chce wskazać, że takie osoby są wśród nich, ale nie mamy takiej potrzeby zawsze i na każdym kroku. Czy to jest problem? Na poziomie arytmetycznym no pewnie jest, bo im częściej będziemy mówić osoby studenckie, tym rzadziej będziemy mówić studencki. Natomiast powtarzam jeszcze raz, że na stronie zaimki.pl zachęca się również do generycznego femininum, to znaczy te środowiska ze sobą nie walczą. To jest taki optymistyczny. Wydaje mi się jeszcze, jeżeli mogę dopowiedzieć bardzo krótko, że środowiska osób niebinarnych płciowo nie są tak skonsolidowane i nie mają chyba wyrobionego takiego wspólnego, jednolitego poglądu na temat tego, jak należy o nich mówić i do nich się zwracać, czego przykład mamy z ostatnich kilku lat. Organizowaliśmy na Uniwersytecie Warszawskim dyktando uniwersyteckie. Mogli w nim wziąć udział studenci, pracownicy, doktoranci całego uniwersytetu, także absolwenci uniwersytetu. W formularzu rejestracyjnym było pytanie o płeć, trzy możliwości, męska, żeńska, inna. Daliśmy to pytanie ze względu na to, że potrzebowaliśmy informacji o tym, choćby jak skonstruować dyplom, prawda? Formuły w dyplomie.
No i za każdym razem zdarzało się, że kilka osób zaznaczało tę płeć inna i kontaktowaliśmy się z tymi osobami potem, żeby zapytać, jak sobie życzą, żeby sformułować tekst na dyplomie poświadczającym uczestnictwo i w razie wygranej właśnie wygraną. Za każdym razem odpowiedzi były no, rozmaite, to znaczy nie było dwóch identycznych odpowiedzi. Były osoby, których imię wskazywało na płeć żeńską, imię to zanotowane w dowodzie, a życzyły sobie form męskich, były osoby, które życzyły sobie form mieszanych, były osoby, które życzyły sobie form neutratywnych, byłom, zrobiłom i tak dalej, i tak dalej. Nie ma chyba spójnej wizji w tym środowisku i może dlatego głos tego środowiska, jeżeli w ogóle o środowisku można mówić, nie jest tak nośny, jak na przykład głos środowisk feministycznych. Tych środków jest, dodam, naprawdę bardzo dużo. Jak popatrzymy, dlatego właśnie jest problem z wyborem. Jest kilka takich bardziej systemowych, właśnie te z użyciem formy osoba i rodzaj nijaki dla czasowników, na przykład było, prawda, ono. Natomiast w literaturze, ja tutaj dopowiem to, co Marek mówił, pojawiają się takie potrzeby, żeby pojawiły się te formy niebinarne w tłumaczeniach. Wtedy, kiedy trzeba przetłumaczyć literaturę na przykład amerykańską. Kiedyś też byłam proszona o właśnie sprawdzenie, podpowiedzenie, jak to tłumaczyć na język polski właśnie literaturę z wydawnictwa, jednego z wydawnictw. Także to oczywiście na dużo mniejszą skalę to się pojawia niż w przypadku feminatywów. Tak. Prosimy o kolejne pytania. Dziękuję bardzo za zorganizowanie tej bardzo ciekawej debaty, za głosy ekspertki, eksperta, a w zasadzie ekspertek i eksperta. Ja w zasadzie chyba nie mam pytania, ale chciałem podzielić się kilkoma refleksjami, bo była tutaj mowa o języku prawnym i prawnikach. Tak się składa, że jestem prawnikiem, pracownikiem naszego Uniwersytetu Wydziału Prawa i Administracji. Operuję tym językiem na co dzień i zdaję sobie oczywiście w związku z tym też sprawę z wyzwań, jakie stawia ta materia i oporu, jakie ta materia stawia. Mówię tutaj właśnie o tym szczególnym kodzie komunikacyjnym, jakim jest język prawny, chociaż jak się nad tym zastanowić, to chyba bardziej środowisko prawników, a nie sam język jest tutaj pewnym wyzwaniem, bo nie chcę powiedzieć oczywiście problemem. Natomiast zmierzam do tego, aby powiedzieć, że oczywiście znam takie orzeczenia sądów, a więc odniesienia się do praktyki operowania językiem prawniczym, w którym zwraca się uwagę, że jeżeli nazwa organu jest męskoosobowa, czyli jest to minister, no to decyzję musi wydać jednak minister, a nie ministerka i w tym języku takim właśnie prawnym, czy mówiąc bardziej naturalnie, urzędowym trzeba posługiwać się tymi męskoosobowymi formami. Przy czym z drugiej strony jest i tak, że zasady techniki prawodawczej, a jest takie rozporządzenie, które określa sposób redagowania aktów prawnych, w mojej ocenie, tak to podkreślę, tutaj nie piętrzy żadnych przeszkód przed tymi, którzy chcieliby użyć języka bardziej inkluzywnego, jeśli chodzi o język aktów prawnych. Ja myślę, że tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o uniwersytety i akty wewnętrzne, to jesteśmy w pewnej awangardzie i proponujemy pewne rozwiązania, które rzeczywiście tutaj można scharakteryzować tymi osobatywami czy feminatywami, choć i tutaj oczywiście nie brakuje głosów krytycznych. Dlatego pozwolę sobie podzielić się z Państwem pewnym rozwiązaniem, które zaproponowaliśmy tymczasem. To jest na razie projekt, to nie jest jeszcze akt, który wszedł w życie, ale mam nadzieję, jako jedna z osób, która jest pomysłodawcą tego projektu, że tak się zdarzy. Takie rozwiązanie, które w ocenie osób, które tutaj jakby odpowiadają za treść tej regulacji, miałoby być swego rodzaju kompromisem pomiędzy tym, co takie tradycyjne w języku prawnym, a tym, co chcielibyśmy uczynić nieco bardziej progresywnym. I tak zapis, który tutaj zaproponowaliśmy dla pewnego aktu, już może nieistotne, co to za akt, ja pominę jego nazwę, ale brzmi następująco. Użyte
w akcie odpowiednio do powszechnie obowiązujących przepisów prawa nazwy osobowe w rodzaju męskim określające przynależność do grupy społecznej, zawodowej, zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję odnoszą się również do rodzaju żeńskiego lub nieokreślonego zgodnie z kierunkiem zmian w języku polskim zmierzających do symetrii leksykalnej w zakresie nazw osobowych. Wydaje nam się to jakimś takim, no powiedzmy, salomonowym wyjściem z tej trudnej sytuacji, które być może pozwoli tym koleżankom, które chcą być profesorkami, doktorkami, posługiwać się tymi formami w przestrzeni akademickiej z powołaniem się na podstawę prawną również. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Gratulujemy. Bardzo dziękujemy i myślę, że to dobry pomysł. Gdybym mógł dostać link do, jeżeli to już będzie jakieś rozporządzenie na jakimś takim etapie, że będzie można to upublicznić, to bardzo chętnie no, o tym, co, znaczy inaczej, to bardzo bym prosił jakiś link do tego. Do tak. Dziękujemy. To nie problem z mikrofonem, ale to nic, żeby tylko takie problemy były. Zachęcamy Państwa do zadawania pytań kolejnych, tak? Pani, bardzo proszę. O, i tu jeszcze kolejne. Dzień dobry. Mam pytanie, które dosłownie nasunęło mi się przed chwilą. Sama jestem studentką, ale też administracji pracowniczką i informatyczką aktualnie. I jestem ciekawa opinii eksperckiej, czy takie określenia jak dziekanka, rektorka czy dyrektorka nie mają wydźwięku pejoratywnego. Bo szczerze mówiąc, nie wiem, czy z takiego szacunku do instytucji rektorki mogłabym powiedzieć, że na sali z nami jest rektorka, dziekanka i dyrektorka, czy lepiej właśnie z tego tytułu takiego szacunku nie powiedziałabym pani. Chociaż jestem fanką feminatywów, to jestem ciekawa, czy spotkali się państwo z taką opinią, że to raczej obrazoburcze jest. Że i obraża. I obraża i tak umniejsza wartość, tak, te formy na K. To jest chyba bardzo częsta opinia, a wynika ona z tego, że sufiks K, czyli ten przyrostek K, pełni kilka funkcji. Jedną z nich jest funkcja zdrobnienia. Lampa, mała lampa to lampka, mała lala to lalka. I to jest jedna z funkcji tego sufiksu, ale też jest inna funkcja, niezdrabniająca, funkcja tworzenia nazw żeńskich. Aktor, aktorka, malarz, malarka, nauczyciel, nauczycielka i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli spotykamy się z nową formą, dziekanka, rektorka i tak dalej, to czujemy się, tak mi się wydaje, często onieśmieleni, nie wiemy, co o tym myśleć i szukamy podpowiedzi w swoim doświadczeniu językowym, a doświadczenie nam bardzo często podpowiada, że aha, to K jest w zdrobnieniach, a skoro zdrobnienie, no to jakoś takie umniejszenie. No i pewnie stąd się bierze przekonanie, że formy rektorka, dziekanka i tak dalej są umniejszające. No, dodatkowo niektórzy myślą, no przecież też sprzątaczka, prawda? A i tutaj jeszcze przywołują konotacje związane z zawodem, chociaż w samym tym zawodzie nie ma oczywiście niczego złego. Więc gramatycznie to są świetne formy, a to, z czym się komu K kojarzy, to już jest zupełnie inna sprawa. To jest powszechna opinia, ta, którą pani przedstawiła. Dodam 3 grosze. Po pierwsze, środowisko akademickie jest szczególne, o czym już mówiłem, i panuje tu zasada, że używamy raczej form tradycyjnych męskich, chyba że wiemy, że dana osoba tak sobie życzę, albo że powszechnie tak się o niej mówi, tak? A jeśli nie, to raczej stosujemy tę pierwszą zasadę. Co nie zmienia faktu, że słowa dziekanka, rektorka będą tak długo kojarzyły się z potocznością albo pobłażliwością, dopóki na to pozwolimy. Im częściej będziemy ich używać, tutaj Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu dla rektorki zrobił bardzo dużo dla użycia tego słowa, tym mniej się będą kojarzyć z takim. Jest takie słowo szefowa, które przez długi czas określało tylko
no, osobę zawiadującą kuchnią najwyżej. Pierogi szefowo. Mówiliśmy szef rządu, od dawna mówiliśmy szef rządu, ale nie mówiliśmy szefowa rządu. Znaczy prasa w PRL-u nie pisała nigdy szefowa rządu, a Margaret Thatcher albo Benazir Bhutto. Jak Hanna Suchocka została premierem, to Gazeta Wyborcza najpierw nieśmiało zaczęła pisać szefowa rządu. Ja to pamiętam dokładnie. Dzisiaj szefowa rządu nikogo nie dziwi. Ale proszę państwa, ona nie dziwi nikogo dlatego, że kiedyś przeszliśmy przez ten proces przyzwyczajania się. I to nie jest tak, że nie mogliśmy pisać o kobietach premierach. W Polsce nie, ale pisaliśmy o Margaret Thatcher i pisaliśmy szef rządu Wielkiej Brytanii o tej Margaret Thatcher. Odkąd była u nas Suchocka i odkąd jedna gazeta najpierw zaczęła pisać o szefowej rządu, to się wielu osobom nie podobało, no bo jak to tak, rząd, szefowa, no przecież to w kuchni. To ten, no, także krótko mówiąc, może jest to jeszcze dzisiaj takie zbyt potoczne, ale powinniśmy używać częściej, żeby nie było potoczne. No to ja jeszcze tutaj dodam do tego głosu, że Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza dużo zrobił dla lektorki rzeczywiście, bo używają tej nazwy systematycznie w dokumentach oficjalnych. I tak, profesor Kaniewska jest rektorką wszystkich oficjalnych i to właśnie nas przyzwyczaja do tej nazwy i przechodzimy przez ten proces. Ale na przykład, jak ja tutaj się teraz zastanawiałam, jakbym miała przywitać właśnie tutaj władze rektorskie i nie znałabym właśnie tych zapatrywań, no to ja bym się zawahała i ja bym wyszła z założenia, że jesteśmy właśnie w okresie przejściowym i powiedziałabym właśnie oficjalną tą nazwą ustabilizowaną, znaczy tej bym użyła, tak? Jeżeli ja wiem, jeżeli jestem pewna, że ta osoba że akceptuję, to tak, to spokojnie bym zastosowała. Natomiast jeżeli nie znam, to jednak tej ustabilizowanej formy bym użyła, tak. Żeby nie ryzykować, prawda? Tak, bo tak. Nowość, to co nowe bywa ryzykowne, czy tak bywa postrzegane i stąd różne strachy nasze. Ale za parę lat, jeżeli powtórzymy tę debatę, to może być, w ogóle to pytanie się może i pewnie się nie pojawi. Myślę, bo ja obserwuję dynamikę właśnie zmian od już kilkunastu lat i to się bardzo szybko zmienia. Im więcej będzie tych nazw w przestrzeni publicznej, oficjalnej, tym my bardziej będziemy osłuchani i nie będziemy się bali właśnie tej reakcji osób, których nie znamy, bo to będzie po prostu norma, to znaczy, albo inaczej zwyczaj też. A ja wykorzystam okazję, bo pani nie odpowiedzieliśmy na drugie pytanie i przy tej okazji chcę powiedzieć, że to się zmienia nie tylko w perspektywie kilku lat, to trwa również w perspektywie lat 100. To znaczy ja się nie boję dyskusji o języku nawet gwałtownym, ponieważ wiem, że co najmniej od 150 lat Polacy, czy jak kto woli, Polki i Polacy o języku dyskutują, spierają się o niego. Były bardzo zacięte spory o to, czy dopuścić tę dziwną formę pan, pani, czy mówić wy, jak inne języki. Sporo na ten temat było artykułów. Brückner napisał taką płomienną broszurę Ty, wy, pan i próżność ludzka. Kłóciliśmy się o wiele nazw narodowych, kłóciliśmy się trochę o feminatywy. Proszę państwa, to nie jest nic nowego. To nie jest tak, że przyszedł wiek XXI, straszna polityczna poprawność i coś zmieniamy w języku. My o tym dyskutujemy od, no nie chcę powiedzieć od wieków, ale od wieku z okładem i nie powinno nas to przerażać. No lepiej dyskutować niż wprowadzać bez dyskusji, prawda, zarządzeniami czy jakimiś. To by właśnie nawet nie dało, no bo jak? Na każdy Polakom mówić jakoś, no przecież wyobrażam bunt, przecież w naszej naturze leży bunt. No może też warto też jeszcze jeden mit obalić, że to nie językoznawcy decydują o kształcie języka. To są problemy społeczne. Tak. Tak, tak, tak. My możemy to obserwować. Tak, właśnie, pytanie. Bardzo prosimy. Daj do pani. Dzień dobry, a ja się nie zgodzę. Ja się nie zgodzę z tym, że to nie językoznawcy. Oczywiście słowniki podają to, co jest żywe w języku, to co się znajduje w języku i w jakiś sposób zbieracie państwo te informacje z żywego języka. Natomiast
ja się nie zgodzę z taką dowolnością. Dlaczego w językoznawstwie ma być dowolność, a w ortografii czy interpunkcji nie? Jestem, powiem tak, byłam uczennicą, studentką, polonistką, nauczycielką, teraz jestem bibliotekarką. Żaden z tych feminatywów nas nie razi, prawda? Opiekuję się grobem pani, która zmarła w roku 23 i na nagrobku ma napisane dyrektorka seminarium żeńskiego. Czyli w latach 20 nie było to dziwne. A teraz dyrektorka i my rozważamy, czy tak powiemy, czy nie. Więc po pierwsze to, co powiedziałam, że nie tylko... Właściwie to do pani jest pewna uwaga. Pani mówi, że nie przepada pani za gościnią. No ale kto jak nie pani ma lansować feminatywy? Tu jest kwestia lubię, nie lubię, a ja z kolei jako absolwentka filologii polskiej powiem, są zasady, przestrzegamy zasad. Jeżeli tworzymy feminatywy, jest techniczna możliwość tworzenia ich, używajmy, dawajmy przykład. Tutaj pani trochę mi ukradła to pytanie, ten temat z feminatywami, które są zabawne. Cóż zabawnego w wyrazie poetka, czy artystka, czy malarka? Zupełnie nic. Tak samo dyrektorka, rektorka też nie będzie zabawna. Po prostu tworzymy formę żeńską. Rzeczywiście te feminatywy, które nam się kojarzą z zupełnie innym desygnatem, pilotka, magisterka, one budzą wątpliwości. Ja mam siostrę, która ukończyła studia architektoniczne i powiedziała, że nigdy nie powie o sobie architektka. Nie będę jej na siłę przekonywała, natomiast uważam, że ta forma architektka jest wspaniała. I dlaczego nie? Do wymówienia, tak jak chirurżka czy elektka. Kwestia przyzwyczajenia, ten uzus chyba zwycięży, ale musimy mu pomóc, czyli używać. Czyli to jest apel. Tak. Do środowiska, państwa środowiska. Żeby językoznawcy wypełniali swoją społeczną powinność i kształtowali wzorce językowe, a językoznawcy się w większości przed tym bronią. To znaczy ja w każdym razie się przed tym bronię i oberwało mi się od pani, przepraszam. Ale też pozwolę sobie pozostać przy prawie do odczucia takiego. Po prostu nie przepadam za tą formą, ale też nie daję sobie prawa do tego, żeby komukolwiek nakazywać czy albo zakazywać. Po prostu ja nie tak postrzegam swoją rolę. I tutaj dochodzimy do innego z kolei problemu, mianowicie takiego, jaka jest rola językoznawców we współczesnym świecie. Myślę, że bardzo wiele osób, ponieważ obrywa mi się często, że tam rejteruję przed zasadami i tak dalej, takie głosy kiedyś dostałam. Myślę, że bardzo często właśnie przedstawiciele społeczeństwa, członkowie społeczeństwa oczekiwaliby jakiegoś drogowskazu, jakiegoś nie tylko dorady, ale właśnie dorady, porady, ale też drogowskazu i upatrywaliby źródeł takiego drogowskazu w postawie, działaniach, a nie tylko poglądach językoznawców. No i cóż z tym począć, skoro my raczej nie chcemy. Ale też może panią trochę pocieszę tym, że się zgadzam z panią w pewnym sensie, gdy pani mówiła, że to nie językoznawcy że gdy się pani nie zgodziła z poglądem wyrażonym przez Marka, że to nie językoznawcy i panią profesor, że to nie językoznawcy kształtują uzus. Myślę, że sam fakt kodyfikacji jakichś form w słownikach jest dowodem na to, że pewne działania językoznawcze wpływają na postawy i poglądy użytkowników języka. Więc tutaj się zgadzamy. Ale pozwolę sobie pozostać przy tym, że wolę być gościem niż gościnią. Przepraszam. No dobrze, posłuchajmy dalej. Kolejne tutaj jeszcze pytania były gdzieś... A, tak.
Szanowni Państwo, na wstępie też chciałam podziękować za rozmowę. I moje pytanie dotyczy właściwie dzieci, ponieważ na sali tutaj są osoby dorosłe, nie ma tutaj dzieci z, powiedzmy, ze szkół podstawowych. I czy według Państwa powinna być przeprowadzana jakaś lekcja polskiego albo jakiś inny przedmiot, być może na WOS-ie? Czy powinna być przeprowadzana tak lekcja, że dzieci też mogą używać feminatywów? No bo wiadomo, że uzus się kształtuje przez ludzi, no a kto nie będzie kształtował uzusu, jak właśnie dzieci? Według mnie największym czynnikiem, najbardziej powiązanym czynnikiem z brakiem działania jest niewiedza, więc może warto też uświadamiać te młodsze klasy, że istnieje taka możliwość użycia języka. Bardzo dziękuję za to pytanie. To jest bardzo ważny problem. Oczywiście tak jak nauczymy dzieci języka albo wychowamy je, tak one będą później mówić. Problem nieużywania feminatywów, i to wcale nie tych nowych, które się wydają dziwne, tylko po prostu nieużywania feminatywów, w podręcznikach szkolnych, takich sprzed 20-30 lat, był ogromny. Bardzo dużo pisała o nim bardzo aktywna badaczka feminatywów, Jolanta Szpyra-Kazłowską, z którą ja się w bardzo wielu punktach nie zgadzam, ale szanujemy się i lubimy. Ona bardzo dużo pisała podręcznika w swojej pierwszej książce. W ostatniej książce, którą napisała, w rozdziale o podręcznikach napisała, że jest trochę lepiej. To znaczy, jak się porównuje podręczniki z lat 90., gdzie w klasie byli wyłącznie koledzy, tak? Znaczy, zrób to ćwiczenie z kolegą, że jest lepiej. Jest lepiej, ale to nie znaczy, że jest dobrze. Dobrze, na pewno powinniśmy pokazywać dzieciom, że w klasie są dziewczynki i chłopcy, że zawody mają żeńskie formy. Nie mówię, że w 100% i zawsze, bo proszę Państwa, jakieś wyjątki w języku będą istniały zawsze. Także od tworzenia feminatywów. Od słowa gast niemieckiego nie było formy gestin jeszcze 20 lat temu. Tutaj jesteśmy szybsi niż Niemcy, co wyjątkowe. Tak się zdarza. Więc nie mówię, że to ma być absolutnie wszystko i że zawsze i wszędzie mają być w klasie uczniowie i uczennice. Znaczy w klasie tak, natomiast że nie możemy użyć formy generycznej pisarze ogólnie albo ludzie. Nie, no bo tak jak mówiłem, jakby generyczność maskulinum nie jest niczym dziwniejszym niż generyczność członów innych kategorii. Ale bardzo dziękuję za to pytanie. To jest bardzo ważny problem. Wiem, że to się trochę polepszyło, jak porównuję podręczniki. Zresztą taka ciekawostka. My bardzo lubimy patrzeć na problem feminatywów i innych zmian języków, przykładając takie kategorie bardzo polityczne albo światopoglądowe. Ktoś jest konserwatystą, to będzie przeciw. Ktoś jest, nie wiem, postępowy, czy ma poglądy lewicowe, to będzie za. Pierwsze podręczniki, które zauważyły, że w klasie są nie tylko koledzy, ale koledzy i koleżanki, to były podręczniki do religii. To jest stwierdzone w Polsce. Czy dlatego, że chciały przekazać bardzo taką równościową wizję świata? Być może nie. Być może dlatego, że chciały przekazać wizję świata, w której rola dziewczynki i rola chłopca, a później kobiety i mężczyzny jest różna. Ale fakt jest faktem, że to podręczniki do religii w Polsce pierwsze zwróciły uwagę na to, że należy nazywać społeczność formami, rzeczownikami żeńskimi i męskimi. Czy potrzebne są specjalne lekcje o feminatywach? Powiem tak, no ja mam nadzieję, że one już są w programie, ale nie zajmuję się programem w językoznawstwa w szkołach podstawowych i średnich. Jeżeli ich nie ma, to na pewno powinny być. Również dlatego, że te dzieci czy ta młodzież słyszy i widzi, że o tym wszyscy dyskutujemy, więc nie zrobić o tym lekcji, no to jest strata, również wychowawcza. A nie tylko dla feminatywów. Ja tylko dopowiem, że w podręcznikach dlatego jest lepiej, że są oficjalne wytyczne ministerialne, które obowiązują recenzentów, by zwracali uwagę na równość płci w poleceniach i na uwzględnianie i dziewczynek, i chłopców, a wiem to, bo recenzuję podręczniki i tego po prostu trzeba przestrzegać i już, no
odgórna dyrektywa. To ja jeszcze dodam, że właśnie to kształcenie powinno przebiegać dwutorowo, czyli po pierwsze w sposób naturalny, czyli włączenie w te feminatywy w użyciu, czyli właśnie podręczniki, no i drugie właśnie dodatkowo właśnie takie zwracanie uwagi, na przykład przy okazji słowotwórstwa, prawda, ten program słowotwórstwa jest w szkole, więc to taki naturalne miejsce, żeby o tym mówić, ale już się coś dzieje, niedawno trafiłam, znaczy sporo się już też dzieje w tym kierunku, trafiłam na taki portal preorientacji zawodowej, ładnie to jest, pokazane są bardzo różne zawody i są też, jest taka możliwość, żeby nacisnąć i pojawia się opis zawodu żeńskiego, czyli jest symetria, jest tam pełna symetria, proszę Państwa, męskie i żeńskie, nazwy męskie i żeńskie, o tam też są zawody przyszłości, na przykład farmerka kosmiczna, no ale rzeczywiście do tych zawodów funkcjonujących jest pełna symetria, więc to też, no z dużym też zadowoleniem to przyjam, no bo po prostu to jest taki naturalny sposób, niekoniecznie robienie tego na siłę i że koniecznie lekcja, ale róbmy to, działajmy, pokazujmy, nie poprzez system właśnie taki jakiś nakazowy. Tak. A jeszcze powiem, że przecież to, jakiego języka używają dzieci, w dużej mierze zależy od tego, jakiego języka używa się w domu, więc... No, przyłączę się do apelu kolegi, używajmy feminatywów, no chociaż nie wszyscy chcą być gościnią, tylko gościem. Tak, ale powiedziałem... Mikrofon. Jak już powiedziałem, tak naprawdę to, o czym my mówimy, dotyczy głównie języka publicznego. Znaczy, nie wiem, niech każdy sam, niech zwolenniczki i zwolennicy najbardziej żarliwi feminatywów przyznają szczerze, czy jak mówią, że sprawdzają pracę, to sprawdzają pracę studentów, czy studentów i studentek zawsze. W języku codziennym wygrywa wygoda i to, że rodzaj męski ma funkcję uniwersalną. Nie zapominajmy o tym. On będzie miał funkcję uniwersalną i za 10 lat, i za 20 lat. Tak samo jak czas teraźniejszy będzie miał funkcję uniwersalną i będzie zastępował inne rodzaje. Co nie zmienia faktu, że należy używać więcej feminatywów. Tak, tak, no potrzebujemy, no to jest ta ekonomia, prawda, tutaj jak na przykład mówimy o temacie prostego języka, no to na przykład używanie form równoległych, tego splittingu, to jest jednak wydłużenie, to jest jednak pewien wysiłek, który zresztą skutkuje tym, że nie koncentrujemy się na temacie zawsze, tylko właśnie na tych formach, a czasami po prostu, no wygoda w języku działa i ta ekonomia, no też jest nam potrzebna. Potrzebne są różne środki, one są funkcjonalne, potrzebne, więc wykorzystujemy je. Tak. To może jeszcze jedno pytanie na pewno zdążymy. O, tutaj jeszcze widzę, bardzo proszę. Jeszcze jedno. Chciałam się bardziej wypowiedzieć jako chyba jedna z młodszych osób tutaj na sali i też właśnie jako uczennica drugiej klasy liceum, ponieważ rzeczywiście uważam, że takie lekcje nawet po prostu na języku polskim byłyby potrzebne, takie o feminatywach, ponieważ ja na przykład jestem bardzo za feminizacją języka i takimi nowymi formami, ale mam wrażenie, że też nie do końca nawet wiem, jak na przykład odmienić wyraz, by... Przepraszam, się trochę stresuję, po prostu tak mówię tutaj przed większą ilością osób, tak się głos trzęsie, ale chciałam właśnie powiedzieć, że uważam, że taka lekcja byłaby potrzebna, bo też pomogłaby na pewno się oswoić z takimi feminatywami. Też w naszej szkole była taka rozmowa na ten temat i wiele osób była trochę jakby negatywna wobec feminatywów i dawali takie dość dla mnie argumenty śmieszne na zasadzie, że na przykład właśnie, a jak odmienić słowo kierowca, tak? Że nie wiem, że kierowniczka, ale chodziło bardziej jakby nie o kierowniczkę, tylko o kierowczyni właśnie. I na przykład taka osoba nie była świadoma takiego słowa i nie wiedziała o tym i myślę, że gdyby wiedziała, to też by może inaczej spojrzała na feminatywy i też jakby otworzyłaby może więcej możliwości, też takich jakby właśnie, żeby każdy mógł być w szkole równy, mógł się czuć jakby właśnie zauważony, jakby, hejku, nie mogę słowa znaleźć, ale jakby taki należał do grupy po prostu. I w sumie też chciałam powiedzieć, że moja polonistka ostatnio mnie trochę zaskoczyła tym, że ona jest
jakby wyśmiała feminatywy, gdy tak jakby jakoś tak wszedł temat na lekcji, że powiedziała chyba, że gdyby ktoś ją nazwał gościnią, to ona by wyszła z takiego mieszkania. I mnie to trochę aż zdziwiło, bo to jest osoba, która powinna nas jakby oswajać z językiem i nas uczyć o nim, a nie właśnie trochę nie zniechęcać. I nawet jeśli to jest słowo, którego ona nie lubi i nie chciałaby, żeby ktoś go używał, to moim zdaniem nie powinna tak kolokwialnie trochę o tym mówić. Powinna moim zdaniem po prostu też może zachować tą opinię dla siebie, bo ona nie jest jakby powiązana z edukacją i nie jest, no jakby po prostu osobistym słowem. I ja jakby uważam, że jak nauczyciel jakby nie powinien trochę mieszać tego, tylko powinien nas po prostu nauczyć, nawet jeśli się z tym nie zgadza. Jeżeli mogę, to w ogóle świetny głos, to dziękujemy bardzo. Powiedziała Pani o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze o lęku przed nieznanym, prawda? Jeżeli coś jest nieznane, to pierwszą naszą reakcją taką atawistyczną jest lęk, no, bo czujemy się zagrożeni. Co z tego nieznanego wyjdzie? Czy to tam będzie obiadek, czy jakiś drapieżnik, który się na nas rzuci? I ten lęk przed nieznanym przekuwa się, jeżeli rozmawiamy o feminatywach, czy o formach neutralnych płciowo, przekuwa się w taką agresję językową, prawda? Wyśmiewanie form, czy no, jakieś inne rodzaje deprecjonowania. Jest swego rodzaju agresją językową. Po drugie, powiedziała Pani o rzeczy no, ogromnie ważnej, mianowicie takiej, że tak naprawdę, gdy dyskutujemy właśnie czy o feminatywach, czy o innych formach należących do języka inkluzywnego, czy współtworzących go, to na głębszym poziomie dotykamy nie spraw językowych, tylko dotykamy walki na wartości. Tam jest głęboko, toczy się jakaś walka o wartości i walka na wartości. I reakcja pani nauczycielki, którą pani opisała, tę reakcję pani opisała, to jest właśnie to, prawda? To było agresywne zachowanie. Moja racja jest najmojsza. To ja mam rację, a nie wy. To właśnie, moja racja jest najmojsza. No i czegoś takiego nie powinno być i też się przeciwko temu buntuję, też bardzo tego nie lubię. Tak jak pani powiedziała, nawet jeżeli ona, pani nauczycielka nie lubi formy gościni, tak jak ja, to nie powinna zabraniać innym jej lubić, bo to jest zachowanie nieetyczne. A ja dopowiem, bo mnie wypada to dopowiedzieć, że tak jak wśród kobiet jest najwięcej wyraźnych zwolenniczek feminatywów, tak wśród kobiet jest najwięcej wyraźnych przeciwniczek feminatywów i trzeba wziąć pod uwagę jeszcze no, ten aspekt, że ktoś może w ten sposób wyrażać swoje przywiązanie do tradycji. Sam mam koleżanki, z którymi się no może nie pokłóciłem, ale które miały do mnie pretensje o to, że nazywam je już nie, to nie o formy urzędów chodzi, tylko że nazywam je językoznawczyniami, tak? Bo uważają, że jeżeli je nazywam językoznawczyniami, to one będą gorsze od językoznawców. Kiedy usłyszałem o nauczycielce, która jest prawdopodobnie typowa dla wielu nauczycielek i absolutnie i może być jednocześnie bardzo dobrą nauczycielką polskiego, może przekazać bardzo wiele rzeczy dobrych, nie wiem, o tradycji językowych. Natomiast pewnie jest to jakiś lęk przed nieznanym i to jest tak, że najwyraźniejsze spory są także wśród kobiet, których ten problem w największym stopniu dotyczy. No, musimy pamiętać o różnicy pokoleniowej i różnicy też właśnie wychowania, no bo ja tutaj też reprezentuję pokolenie, które w szkole uczyło się właściwie wyłącznie tych form właśnie unieruchomionych, nie wprowadzano właśnie tych form żeńskich feminatywów, więc to jednak gdzieś głęboko siedzi, co nie znaczy, że oczywiście mamy deprecjonować zachowania takie, że będziemy używać tych form, tak oczywiście. Jeszcze jedno pytanie i podsumowanie wtedy. Tak, dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Ja pozwolę sobie podzielić taką refleksją właśnie w odniesieniu do tego, że nie mamy na sali dzieci i czy te lekcje powinny być, czy nie powinny być. I tak samo to, co pani doktor powiedziała, że to zależy od tego właśnie, jak dzieci mówią, od tego, jak mówią rodzice. Ja podzielę się taką refleksją swoją jako mama. Ja mam córkę 7-letnią i prawie 7-letnią i synka 4-letniego. I była taka śmieszna sytuacja, kiedy jechaliśmy samochodem i właśnie moja córka powiedziała, mama, jak tata jest kierowcą, to ty jesteś kierownicą, tak?
I wydaje mi się, że no właśnie to zależy, co ja bym odpowiedziała, tak? No bo gdybym powiedziała, no nie, no absolutnie, ja jestem też kierowcą, no to wtedy kształtuje właśnie no jakby tę jedną formę i jeszcze nadaje jej takie właśnie znaczenie, że no nie, no absolutnie inne są złe. Natomiast no ja powiedziałam, że mówimy różnie, mówimy, ktoś może o sobie powiedzieć, że jest kierowcą, jakaś pani, inna pani może powiedzieć, że jest kierowczynią, a może ktoś chce powiedzieć, że jest kierownicą, bo właśnie chciałam powiedzieć też to, że tutaj obecna też na sali koleżanka, pamiętam, kiedyś w pracy opowiadała taką sytuację, że jej siostrzenica opowiadała o sytuacji, że koleżanki się kłócą i jedna jest wroginią drugiej. Więc to też jest właśnie taka, wydaje mi się, że często jest tak, że dla dzieci te formy są takie naturalne i dzieci są jakby świetnymi też słowotwórcami. I to my dorośli wtedy nam się to wydaje, że ojenne to jest taka dziwna forma, a dla dzieci w sumie ona jest naturalna i dla mojej córki ta forma kierownica, ona nie była w żadnym stopniu pejoratywna, w żadnym stopniu prześmiewcza, ona po prostu była dla niej naturalna, więc taką właśnie się chciałam podzielić refleksją, że może jak my nie będziemy też w dzieciach blokować tej naturalności, to no to też one będą jakoś naturalnie się tym językiem właśnie posługiwać. Dziękuję. Jeżeli nie będziemy obarczać dzieci tym sztafarzem przekonań własnych i sympatii albo antypatii językowych właśnie. Dobrze, proszę Państwa, czas debaty kończy nam się, dlatego chciałabym zgodnie z zapowiedzią na początku oddać głos ekspertowi i poprosić o podsumowanie. Takie słowo takiego właśnie przesłania, podsumowania na koniec debaty. Ten mikrofon sobie podajemy, się też mamy dwa. Proszę Państwa, wyniki sądy mnie bardzo nie zaskoczyły, od tego zacznę, bo po prostu to się jeszcze uciera i dużo czasu minie, zanim będziemy mieli jednoznaczne poglądy społeczne, tak? Znaczy większej grupy społecznej. To rzeczywiście jest proces, który jeszcze trwa. Jeśli chodzi o dyskusję, to bardzo dziękuję raz jeszcze za ten głos o dzieciach. To jest temat, który powinniśmy byli poruszyć my sami. Znaczy o edukacji, o szkole. To pod tym względem trzeba naprawdę bardzo dużo zrobić. A poza tym, no nie wiem, mogę jeszcze raz powiedzieć, że starajmy się patrzeć na te zmiany bez takiego klucza politycznego lub światopoglądowego. Starajmy się być elementem tradycji debat językowych, które w Polsce naprawdę odbywały się od połowy XIX wieku, o tym, jak powinniśmy nasz język kształtować i też nie obrażać się na drugą stronę. To znaczy jeszcze przez jakiś czas będą w naszym społeczeństwie osoby wychowane w świecie z niewielką ilością feminatywów, czy z niewielką liczbą feminatywów, w świecie, gdzie królowało maskulinum generyczne i musimy z nimi jakoś, nie wiem, żyć, funkcjonować, rozmawiać. To jest tak jak z różnymi tradycjami na innych poziomach. Ważne jest to, żebyśmy z tej sprawy nie robili ani walki na... no nie na noże, ale tak, walki na słowa. Pamiętajmy, że to są takie dwa dość skrajne podejście. Jedno podejście, żeńskie końcówki to prawo człowieka. Po pierwsze nie końcówki, wszyscy o tym mówimy po raz enty, że to są przyrostki. Po drugie, to nie jest takie proste, bo język musi mieć jakiś człon uniwersalny kategorii, nie tylko tej. Drugie podejście oczywiście jest takie, że mamy swoją tradycję, nie damy pogrześć mowy i to są takie okopy Świętej Trójcy i jak jedną cegłę wyjmiemy z tego gmachu tradycji, to on cały runie. Oba podejścia są niebezpieczne. To drugie jest chyba bardziej niebezpieczne, bo jest powszechniejsze. Tak? To znaczy to pierwsze jest rzadsze. To chyba tyle, co chciałem powiedzieć, podsumowując dyskusję. Bardzo Państwu dziękuję, bo to było bardzo ciekawe spotkanie dla mnie. Również pytania i głosy. A ja mogę tylko
powtórzyć apel, który powiedziałam, który, co się robi z apelem, wygłosiłam na początku. To znaczy, nie bójmy się ufać swoim wyborom językowym i swoim przekonaniom językowym. Nie bójmy się oczywiście także feminatywów, nie bójmy się neutratywów, osobatywów i tak dalej, i tak dalej. Niech to nie będzie bajka o żelaznym wilku. Język inkluzywny nie jest naszym wrogiem, tylko jest naszym przyjacielem, chociaż to może być odległy przyjaciel, czy dalszy przyjaciel, ale szorstka przyjaźń to może być z gościem zamiast z gościnią i tak dalej, i tak dalej. Ale główny mój apel to właśnie apel o to, żebyśmy ufali sobie i żebyśmy się tego nie bali. Język jest tu naszym przyjacielem, na wiele nam pozwala, wiele nam daje. I również bardzo dziękuję. Język będzie się zmieniał, zmiany są potrzebne. Obserwujmy, kibicujmy, używajmy języka pozytywnie właśnie, bez agresji, bez obrażania się na drugą osobę. Po prostu kształtujmy pozytywne wartości. Dziękuję bardzo Państwu za udział w debacie.